Witam serdecznie, Szymon Kojeszczy, strona Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. Dożynkowy zawrót głowy ze strony na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. Czas zacząć, proszę Państwa. Wspominamy dożynki sękowej, Bieździedzy i w Osieku Jasielskim, a także w Tarnowcu, proszę Państwa. Przeżyjmy to, proszę Państwa, jeszcze raz. Zaczynamy od Sękowej. W Sękowej dwa dni wspaniałe zabawy, dożynki gminne i Festiwal Chleba 2024 roku. Przez dwa dni działo się dużo atrakcji. Było Wesołe Miasteczko, stoiska kół gospodyń wiejskich, stoiska gastronomiczne, jak i handlowe, a także co najważniejsze, koncerty muzyczne gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie wystąpił zespół Słowiany, a moim gościem na filmiku dla wszystkich fanów i czytelników mojej strony na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice był zespół Lombard. A więc zapraszam do obejrzenia fragmentu z koncertu zespołu Lombard w Sękowej. Zespół Lombard, pozdrawiamy. Jakie utwory zaśpiewacie? No na pewno wszystkie te, które znacie i może parę takich, których nie znacie, ale na pewno będzie fajnie, super. Zapraszamy na nasz koncert. Tak, proszę Państwa, było w Sękowej, publiczność dopisała. Teraz przechodzimy do dożynek gminy Jasło w Trzcinicy. Również nie zabrakło wielu atrakcji, stoisk gastronomicznych, jak i handlowych, stoisk z kołami gospodyń wiejskich, a także koncertów muzycznych. Zespół Wieża wystąpił, proszę Państwa, Karczmarze. A gościem dla fanów i czytelników mojej strony na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice był zespół z podsiamiskich Tader, który był również gwiazdą wieczoru tegorocznych dożynek gminy Jasło 2024 w Trzcinicy, zespół Future Folk, który rozgrzał trzcinicką i jasielską publiczność na dużej scenie amfiteatru w Trzcinicy, proszę Państwa. Tak się bawiła Trzcinica na koncercie Future Folk. Dobry wieczór, ze mną zespół Future Folk, który za chwileczkę na scenie zagra dla mieszkańców Trzcinicy i Jasła dożynki gminy 2024. Jakie utwory zaśpiewacie? Nieznane. Nieznane? Zresztą sami Państwo słyszycie. Zapraszamy przekonać się. No właśnie, powodzenia. Thank you.
tak się działo, proszę Państwa, w Trzcinicy. Publiczność dopisała, dożynki gminy Jasło w tym roku były w Trzcinicy, za rok inna miejscowość, bo tak to wygląda z dożynkami, czy gminy jakiegoś miasta, czy powiatu, co roku w innym mieście. Teraz przechodzimy do wczorajszego dnia niedzielnego. Dożynki nie tylko w Gwieździedzy przy Wosieku Jasielskim, ale również w Skołyszynie. Niestety nie mogłem do Skołyszynia dotrzeć ze względu na natłok imprez, proszę Państwa. Także musiałem Skołyszyn odpuścić. Skołyszyn, do zobaczenia na dożynkach znów za rok. A teraz zacząłem od Gwieździedzy. Również w Gwieździedzy nie zabrakło prezentacji wieńców dożynkowych. Stoisk gastronomicznych, jak i handlowych, a także koncertów muzycznych, gwiazd polskiej muzyki Disco Polo, zespołu Mr. Gural, a moim gościem dla czytelników i fanów strony na Facebooku koncertomania się z Kajuchojce był legendarny, znany zespół muzyki Disco Relax, Disco Polo, zespół Boys. Przybyły tłumy, tak się bawiła Gwieździedza na koncercie zespołu Boys. Szymon Konieczny, strona na Facebooku, koncertom Jasielska Kulice. Witam serdecznie, dożynki powiatu jasielskiego, latu z kulturą powiatu jasielskiego, zespół Boys, który dzisiaj wystąpi, główna gwiazda tegorocznych dożynek. W tamtym roku w Jedliczu było super, ale teraz też będzie super. Wszystko powiedział, nic nie muszę mówić. Tak jest, także do zobaczenia na koncercie. Polo. Artyści przeróżni kombinowali disco relax, żeby się nie przyznać, że coś. Okazuje się, że wszyscy kochamy te rytmy, te rytmy trafiają do serca, te rytmy pozwalają się wspaniale bawić. I tak będzie również w dzisiejszym... Szczęście, posłysz mędzy, wypowiem zaklęcie. Lećmy do gwiazd, po nasze marzenia, cały ten świat mamy do stracenia. Co może razem? Zrobimy coś? Powoli, powoli. Trzeba wiedzieć, to trzeba poczuć. Kiedy cię mijam na mojej ulicy, coś we mnie brzesz. To oczywiste, to zrozumiałe. Zrobię dla ciebie, co tylko zechcesz. Tylko zrozum wreszcie, że bez ciebie nie ma nieba, nie ma gwiazd. Zwyczajnie jakby stanął w miejscu czas. Bez ciebie wszystko upada i nic nie układa się. Potrzebuję cię. Bez ciebie nie ma nieba, nie ma gwiazd. Zwyczajnie jakby stanął w miejscu czas. Upada i nic nie upada. Czuję coś, widzę, nagle szaleję. Jesteś moją stą w każdym miesiącu, więc proszę zrozum w końcu, że bez ciebie nie ma nieba, nie ma gwiazd. Zwyczajnie jakby stanął w miejscu czas. Bez ciebie wszystko upada i nic nie układa się. Potrzebuję cię. Bez ciebie nie ma nieba, nie ma gwiazd. Zwyczajnie jakby stanął w miejscu czas. Bez ciebie wszystko upada i nic nie układa się. Potrzebuję cię. Tak się bawiła Gwieździedza, proszę Państwa. Teraz przechodzimy do kolejnych dożynek, na których byłem, a to było połączone ze świętem gminy. Dni Osieka Jasielskiego, dożynki gminne 2024 w Osieku Jasielskim. Było mnóstwo atrakcji, wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne i handlowe, prezentacje wieńców dożynkowych, a
a także koncerty muzyczne gwiazd polskiej muzyki disco polo i polskiej sceny muzycznej zespołu After Party. A gościem dla wszystkich czytelników strony na Facebooku Koncertomania Jesielska i okolice była gwiazda wieczoru, zespół Poparzeni Kawą 3, a moim gościem zespołu Poparzeni Kawą 3 dla wszystkich fanów i czytelników strony na Facebooku Koncertomania Jesielska i okolice był Jacek Kret, zespołu Poparzeni Kawą 3. Tak się bawił Osiek Jesielski. Osiek Jesielski jak co roku przyciąga tłumy fanów muzyki, no i imprezy. Dożynki gminy Osiek Jesielski, dni gminy Osiek Jesielski, zespół Poparzeni Kawą 3. Tak się bawił Osiek Jesielski. Szybko jeszcze strona na Facebooku, Koncertowa Jesielska i okolice, dni gminy Osiek Jesielski, dożynki gminy w Osieku Jesielskim, zespół Poparzeni Kawą 3. Co to są dożynki? Dożynki to jest święto plonów, proszę pana. Wszyscy się pytają, co to jest dożynki. Co to są dożynki? Co to jest? Jest zawsze święto plonów w sierpniu. Tak, zespół Poparzeni Kawą 3. Na dożynki. Zamówił pogodę właśnie. I tak, proszę państwa, przebiegły dożynki, dożynkowe oblężenie 2024. Dożynki w gminie Sękowej, Trzcinicy, Bieździedzy i Osieku Jasielskim. Uważam za bardzo udane. Pogoda, jak i publiczność dopisała. Także przygotowałem dla państwa jakby drugi bis, taki konkretny bis. Wspomnień czar z tegorocznych dożynek Sękowej, Trzcinicy, Bieździedzy i Osieku Jasielskim, a przede wszystkim gwiazd wieczoru, które gościły na tegorocznych dożynkach. A za chwileczkę, proszę państwa, zapowiedzi kolejnych wydarzeń na najbliższy weekend. Gdzie my się będziemy widzieć najbliższy weekend? No to prawdopodobnie w czwartek Dębowiec, później Brzyska, Dni Wina w Jaśle, festiwal Cztery Strony Karpat w Gorlicach, no i piknik na zakończenie wakacji 2024 w Brzyskach. Ja się z państwem żegnam, teraz trzeba troszeczkę odpocząć, bo człowiek jest umęczony codziennie od 14 na pełnych obrotach. Także, proszę państwa, dzieje się w Jaśle i okolicach. Mamy lato, są imprezy. Do końca wakacji jest jeszcze troszeczkę czasu, a sezon trwa do połowy września, a nawet do początku października. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiam. Szymon Kojeszty, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice.